Panie ministrze, słyszeliśmy od wiceministra gospodarki i handlu Ukrainy, Tarasa Kaczki, że będzie wycofanie skargi do Światowej Organizacji Handlu na Polskę, jeżeli Polska da gwarancję Ukrainie, że nie wprowadzi ponownie w przyszłości jednostronnych działań wobec Ukrainy. Co pan na to? No to jest kolejna niepotrzebna, nieprzemyślana i po prostu niemądra wypowiedź wiceministra Tarasa Kaczki, tego wiceministra, który tydzień temu groził Polsce de facto wojną handlową. Groził embargiem na polskie owoce i polskie warzywa. Na szczęście się z tego wycofał. Nie ma możliwości stawiania Polsce żadnych warunków. Ukraina powinna natychmiast, jeszcze dziś, wycofać skargę do WTO, jeżeli chce poważnie rozmawiać ze stroną polską o sprawach dotyczących rolnictwa. Nie ma możliwości tego, abyśmy ustąpili, jeżeli chodzi o obronę polskich rolników, nawet na milimetr. Pamiętajmy, że zasady unijne dotyczące liberalizacji handlu obowiązują do czerwca 2024 roku i do tego czasu bezwzględnie będziemy chronić polski rynek i polskich rolników. Będziecie zatem naciskać na stronę ukraińską, by skargę wycofała? To jest w interesie strony ukraińskiej, by skargę wycofała. Jeżeli się chce siadać do stołu, to nie rozmawia się przez arbitraże, przez prawników. Ja stworzyłem zespół prawników, który wygrał 6 miliardów złotych od rosyjskiego Gazpromu. Jestem przygotowany na każdy spór, ale to w interesie Ukrainy jest wycofanie skargi. A panu wiceministrowi Tarasowi Kaczce zachęcam jednak więcej roztropności w wypowiedziach. Polsce nie będzie się stawiać w tej sprawie żadnych warunków. Skarga musi być wycofana bez żadnych warunków do Światowej Organizacji Handlu. Ten ruch ze strony Ukrainy był po prostu niemądry i tak jest przez wszystkich polityków w Polsce oceniany. Panie ministrze, Ukraina proponuje system licencjonowania. Polska miała się zastanowić w tej sprawie. Jaka jest odpowiedź? No moim zdaniem nie będzie żadnego systemu licencjonowania. Jesteśmy suwerennym państwem. To w Polsce decydujemy o sprawach polskich rolników i polskiego rolnictwa i polskich obywateli. Żadne zewnętrzne państwo nie będzie nam mówiło, w jaki sposób mamy chronić polski rynek. Tak jak powiedziałem, do czerwca 2024 roku bezwzględnie będziemy chronić interesy polskich rolników, a ufam, że wtedy Unia Europejska już po wyborach w 2024 roku, po wyborach do Parlamentu Europejskiego, nowa Komisja Europejska wprowadzi całkowicie nowe zasady, tak aby systemowo cłami chronić Polskę i inne państwa przyfrontowe, jeżeli chodzi o kwestie rolnictwa. Czyli odrzucacie te propozycje Ukrainy? Nie będzie na to zgody, absolutnie żadnego systemu licencjonowania. To mogę z pełną świadomością powiedzieć. Jesteśmy polskimi politykami, mamy polskie obowiązki. Polska chroni polskich rolników i polską wieś i nikt nie będzie Polsce w tej sprawie stawiał żadnych warunków. A zatem czy może dojść do porozumienia wkrótce, skoro na razie tego porozumienia nie ma? Nie. Rozmowy są bardzo dobre. Wczoraj pan minister Robert Telus w sposób naprawdę profesjonalny rozmawiał z panem ministrem Solskim. To były dobre rozmowy, ale tak jak powiedziałem, no, strona ukraińska musi się wycofać z tych niepotrzebnych, inicjowanych między innymi przez pana Tarasa Kaczkę ruchów, a więc złożenia chociażby skargi do Światowej Organizacji Handlu. Kompletnie niepotrzebne. Oczekuję, że nawet jeszcze dziś do godziny 12 zostanie to po prostu wycofane. To będzie, myślę, dobry prognostyk do tego, żeby te rozmowy toczyły się dalej. Ale jak powiedziałem, w Polsce decydujemy o polskich rolnikach i będziemy chronić interesy polskich rolników w sposób bezwzględny i w tej sprawie nie cofniemy się nawet o milimetr.